Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. To jest nasze pozdrowienie, to jest nasze równocześnie wyznanie naszej wiary. Tak. Kochani, tylko dziękować. I dziękuję Panu Bogu. Najpierw, bo On jest dawcą wszystkiego, wszelkiego dobra, ale i dziękuję tym, którzy to organizują na czele z ojcem rektorem Zdzisławem Klawką, Bóg zapłaci za to i za tą wielką pracę wszystkich ludzi prowadzących uczelnię na czele z ojcem. Tego by nie było, gdyby nie było pierwszego tego motoru i dziękujemy za to, że jesteście i podziękuje nam Pan Bóg kiedyś. Już teraz nam błogosławia, kiedyś podziękuje i będziecie mieli wieniec chwały. Także za to dzięki i prosimy dalej. Wszystkim już pani dyrektor przywitała. Bardzo wielkie dzięki. Dzięki za, za tą posługę prawdzie. A ten temat, on mi bardzo dużo, jakoś tak, tak, katolica, wolność religijna. No oczywiście, wolność mamy bardzo względną. Tak, to można tak... Na różny sposób patrzeć, czy się przerażać, że nie ma wolności? Nie. Droga do źródła wiedzie pod prąd. Źródłem jest Jezus Chrystus i wcale nam nie obiecał, że będzie łatwo. Z prądem płyną tylko tak słabe usze. Także modlić się o moc, pogłębiać się i do przodu, do przodu. Chwalmy Pana i do przodu. Jak tak patrzę o tej wolności religijnej, gdzie ona jest? Wczoraj, nie przedwczoraj usłyszałem w radiu Maria felieton pana Grzegorza Górnego. Radzę go posłuchać. Mówi co się w Chinach dzieje. My musimy znać rzeczywistość, żeby się przygotować. Działania profilaktyczne powinny być, nie tylko tak żyć sobie e, Danym daną chwilą, ale przygotowywać się, żeby mieć taki dobry system immunologiczny, nie tylko fizyczny, ale duchowy, psychiczny, przygotować. Się. To jest to, co, co, co czytamy, kto chce mieć pokój, musi szykować się do wojny, musi być przygotowany na wszystko, a nie na ostatnią chwilę. I dobrze, że są takie kongresy, bo to jest, to jest pokazywanie drogi. Tak, to co w Chinach, jak kochani, to, to, to może przerażać nas, ale to są wyzwania dla nas. Nawet Pismo Święte, mówił redaktor, mają rekwirować i swoje tłumaczenie Pisma Świętego dać. Na przykładzie Marii Magdaleny mówi, gdy przyszła, przy, przy, przyszła kobieto, przyprowadzili kobietę cudzołożną do Chrystusa, to w Piśmie Świętym jest, że oni chcieli ukamienować. A jak tam było później? Gdy Pan Jezus, według tłumaczenia ich niego już, Pan Jezus sprawił, że oni odeszli, ci, którzy chcieli kamieniowy, to On później wziął kamień i ją zabił, I tak dalej. To jest jeden z przykładów tylko. Mówił, że Kościół oficjalny popiera aborcję. Tak. Patrzmy, gdzie jesteśmy. Nie przerażać się, tylko pogłębiać się i być świadkiem prawdy. Być mądrym, sprytnym, wszystkie cnoty kształtować, roztropność koniecznie, aż do heroizmu i dać sobie radę. Ja wspomniałem tylko o tym felietonie w Radiu Maryja. Tak, o innych felietonach nie będę mówił, tu są Paniali fajetoniści i też słuchamy ciągle tak, mistrzowie. Pan Jezus powiedział, mnie prześladowali i was prześladować będą. Nie znaczy, że mamy być tacy cisi, a bezwonni, bierni. Głosić prawdę. Jeżeli prześladują, to zapytać, się, a dlaczego mnie bijesz? jeżeli ja mówię prawdy, i głosić prawdę. Jest Pan minister sprawiedliwości, przepraszam, współpracujący z, z, z ministrem też. Podziwiam Was, podziwiam Pana też. Wiem, że Pan studiował, Pan jest z tych stron i Pan studiował w Toruniu na prawie. Jak ja przyszedłem po święceniach do Torunia, to wiedziałem, że na prawie najwięcej jest ze Zbeków. Tak. Tak było wtedy. Takie były czasy. Ale widzicie, nawet w trudnych sytuacjach mogą wyrastać wspaniali ludzie. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Trzeba być takim krzepę duchową zdobywać i damy radę. Tak nie dajmy się, wolność religijna, ale nikt nam wolności za darmo nie da, nie bądźmy naiwni. Chyba, że Unia Europejska to nas wszystkiego wyzwoli. Mieliśmy już takich wyzwolicieli, prawda? Ze wschodu nie nas wyzwalali. No, mądre mu dość. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Od referatów są inni. Ja miałem tylko otworzyć, kazała mi pani dyrektor, no to wystawiłem się. Bóg zapłacił.